sprawozdanie powiedziało tej firmy pana Walasika, który wygrał przetarg na remont szatni w ośrodku kultury. No i dla mnie to jest dziwne. Skoro firma, która zadanie inwestycyjne, można powiedzieć, źle wykonała, bierze udział w przetargu, wygrywa przetarg, jaką mamy gwarancję, że ona zrobi to dobrze? Po to, żeby sięgnąć po resztę pieniędzy. No tak by wychodziło, bo mam nadzieję, że firma do końca nie została jej wypłacone środki z tego tytułu, że źle wykonała zadanie inwestycyjne, prawda? Na pewno były zatrzymane jakieś pieniądze. I teraz my jako Urząd Gminy dostaliśmy odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej nasz ten teren i ta sama firma wchodzi na tą samą budowę, więc pytam, jaką mamy gwarancję, że ta firma dobrze wykona to zadanie, kiedy robiąc inwestycję i źle ją wykonają. I narzuca mi się takie no, dziwne, dlaczego my jako inwestor nie wydaliśmy tej firmie referencji, bo powinniśmy poprosić o takie referencje. Skoro znamy tą firmę i wiemy, że źle wykonała, dlaczego my ją bierzemy? To jest dla mnie no, trochę dziwne. Dziwne i podejrzane. Proszę Państwa, tłumaczenie, właśnie jakby odbiór społeczny może być taki właśnie. Ktoś coś źle zrobił i ponownie bierze udział w przetargu, ale tutaj musielibyśmy, żeby to zrozumieć, sięgnąć do prawa zamówień publicznych i proszę Państwa, żeby kogoś wyłączyć z możliwości startowania przetarga, to musielibyśmy mu sądownie udowodnić, że to zostało źle zrobione, złożyć do prezesa, od tego się może odwoływać itd. W tym konkretnym przypadku nic takiego nie miało miejsca, więc formalnie nie możemy tej firmie zabronić. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, może tu się zdarzyła jedna firma, co remontowała szkołę w Krzenowie, która zrobiła bodajże bez usterek. Natomiast wszystkie inne firmy, no Bogdanowie też, w Krzenowie ocieplenie, można powiedzieć, że było dobrze. Natomiast, proszę Państwa, wszystkie inne firmy popełniają mniejsze czy większe błędy i procedura jest taka, że dają 3 lata gwarancji i w okresie tych 3 lat te błędy są naprawiane, a więc można uznać, że tak de facto zadania się wywiązały. I podobnie jest z panem Walasikiem po prostu. My na dzisiaj nie mamy, proszę Państwa, rozwijając dla komisji budżetu pokazywałem, ale mamy, proszę Państwa, protokół z posiedzenia zespołu oceniającego i tych ofert było 4. Ta była najtańsza. Tutaj na komisji budżetu była dyskusja również o tym, że cena jest jedynym jakby argumentem. Tak, cena jest jedynym argumentem, bo każdy inny, typu nie wiem, jakość, nie wiem się, trudno jest opisać w tym przetargu, co ma spełnić. Natomiast jeśli pani mówi o referencjach, dzisiaj doszło do takiego, powiem, absurdu z naszego punktu widzenia, że firma może być jednoosobowa steczką, a posłużyć się referencjami, nie wiem, podwykonawcy, sąsiada, który prowadzi firmę i tak dalej. Także nie ma argumentów, które by umożliwiły po prostu wykluczenie czy z tego. Jedynym, co pozostaje, to teraz jakby no patrzeć na ręce temu nieszczęsnemu wykonawcy, za którym to przynajmniej u nas się ciągnie ta zła opinia. Powiem jeszcze tak, że ten konkretny wykonawca wytoczył nam sprawę między innymi o Krzyżanów, bo żeśmy go ukarali odsetkami za to, że się spóźnił z pracy. Nie dość, że sąd to na pół zrobił, to jeszcze nam każe zapłacić jemu odsetki od tamtego czasu. Oczywiście od tej sprawy żeśmy się odwołali, ale proszę sobie zdać sprawę, w jakiej poruszamy się materii, jakie czyhają na nas pułapki. Więc tak jak powiedziałem, w odbiorze takim społecznym, moim również, no coś jest nie. Ale jeśli spojrzy się z gruntu prawnego, po prostu mamy związane ręce. A nie będziemy się procesować z panem X, żeby go wykluczać, no bo tak jak powiedziałem, były błędy, poprawił, więc co?
I to po prostu wygląda. I moja propozycja jest taka, żeby dyskusję w tym zakresie skończyć, bo tutaj się sprowadza tylko, że uchwała budżetowa czy dotyczy zapisania pieniędzy po stronie dochodów i po stronie wydatków na remont. Reszta należy do organu wykonawczego. Natomiast jak pan ich zrobi to, to komisja rewizyjna musi się po prostu zaplanować, pójść skontrolować i znowu to nie tak to jest. Są papiery, są przedmiary, obrysy, można to wszystko po prostu zweryfikować. Więc jakby doświadczenia są takie, natomiast no trudno prorokować, jak to będzie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze coś dopowiedzieć do tego wniosku? Nie, te przepisy są po prostu... Znaczy, proszę Państwa, jeszcze... Proszę, Panie Wójcie, może jeszcze Pan Radny Olbrzychów. Ja Panie, proszę. Jeszcze Pan będzie tutaj... Dobrze, dobrze. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja tą sytuację znam bardzo dobrze, bo ta sytuacja wystąpiła w poprzedniej kadencji, kiedy byłem Przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu. My żeśmy tam byli bliżej. Oglądaliśmy te efekty, powiedzmy, tej pracy, oglądaliśmy efekty pracy firmy, która budowała wtedy Orlika, ja zapomniałem nazwisko, ale no, znaczy nawet tej firmy, ale to już też były z nią szalone kłopoty. Z tym, że ja zawsze poruszałem jedną kwestię. I tutaj bardzo bym prosił, żeby w późniejszym okresie przeczytać porozumienie, które zostało przeczytać, dlatego żeby całe społeczeństwo, które ogląda tej chwili w internecie, znało to porozumienie, które było wtedy zapisane z firmą. To porozumienie było czytane tutaj na posiedzeniu komisji, kiedy byłem. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że firma wykonuje coś, wykonuje powiedzmy w taki lub inny sposób. Później płacimy tej firmie, bo takie jest moje oczywiście odczucie, za to, że zrobiła jakiegoś tam bubla przez złe podłączenie się nie do tej rury, czyli do czubki, a nie do sanitarki. W tej chwili firma ubezpieczeniowa płaci za to. Tamta firma naprawia to, co popsuła z tych pieniędzy, które firma ubezpieczeniowa wypłaciła. Panie Wójcie, wiem, że Pan kiwa tej chwili głową, ale przecież taką sytuację możemy zrobić w innym przypadku. Wiem, że anomalie klimatyczne to wszystko. Możemy to też zgłosić do firmy ubezpieczeniowej, że śnieg spowodował to, że urwał się daszek w Krzanowie. Nie będziemy czekać z tego, że na koniec tego wszystkiego. Że opady wiosenne rozmyły rynsztok, który tam się znajduje, że się to rozpuściło. I też po prostu wyłonimy firmę do naprawy wszelkiego rodzaju ustęp. Moje odczucie, i nie wiem, ilu tam radnych może być tego typu, że po prostu za coś złego zrobionego płacimy teoretycznie drugi raz. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Wójt. Dobrze, Panie Radny, że Pan nazwał, użył takiego sformułowania odczucie, bo rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie odczucie. Proszę Państwa, temat dotyczy naprawy szatni, które zostały zniszczone w wyniku ULE, a nie w wyniku błędnego wykonania przez tą firmę. To jest zasadnicza sprawa, żeby dalej wyciągać wniosek. Jeszcze raz podkreślę, do zalania szatni doszło w wyniku ULE, w wyniku cofnięcia się wód deszczowych z kanalizacji deszczowej, z tego względu, że w tym momencie Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał odwodnienia. Do tej szkody przyczyniła się również firma, ale nie w zakresie złego wykonania tych remontów, tylko części roboty dotyczącej włączenia rury kanalizacyjnej w niewłaściwą sieć. Czyli zamiast włączenie tej rury, która wybiega z wnętrza budynku sanitariatu do kanalizacji sanitarnej, ta rura została włączona do kanalizacji deszczowej. To był ten błąd firmy, która następnie szybko to poprawiła. I w związku z tym zalaniem, dodatkowo przez to szatni znalazły się fekalia. I z tego powodu, czyli z tej części szkody, można powiedzieć, próbowaliśmy rozliczyć ruch, uznaliśmy, że
firma przyczyniła się do jakiejś tam szkody. I taki był zamysł w tym porozumieniu i na podstawie tego porozumienia firma zobowiązała się pokryć te szkody. Nie w całości, bo w części dotyczące fekalii. Może jeszcze gdyby nie było tego błędu włączenia rury do sieci kanalizacyjnej, to też by doszło do zalania, tylko że te wody byłyby po prostu czyste. I idąc dalej, w międzyczasie uzyskaliśmy odszkodowanie, które było na koncie Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie tam około 12 tysięcy złotych. I oczywiście słusznie w tym porozumieniu wykonawca uzależnił partycypowanie w tej szkodzie od wykonania odwodnienia w Gminnym Ośrodku Kultury. Pamiętacie Państwo, była taka inwestycja odwodnienia, izolacji fundamentów i tośmy wykonali, a zatem jest czas na ten moment, żeby przystąpić do remontu tej szafy. I oczywiście przed podjęciem takich działań była rozmowa z tym wykonawcą. Jest osiągnięty konsensus taki, że firma pokryje różnicę pomiędzy tą kwotą, jaką uzyskaliśmy z odszkodowania, bo tą kwotę musimy przeznaczyć na ten remont. Tu chyba nie muszę tego tłumaczyć. Trudno, żebyśmy na szkodzie jeszcze zarabiali. Tą różnicę pomiędzy tą kwotą, a tą kwotą, którą wyłonimy w przetargu na wykonanie tych robót. Idąc dalej, oczywiście zrobiliśmy zapytanie i nie jest jeszcze firma wyłoniona, tak jak tu Pani Przewodnicząca mówi. Umowa nie została jeszcze podpisana. I tak się złożyło, że w tym postępowaniu ta firma również złożyła ofertę na kwotę lekko poniżej 12 tysięcy, czyli tą kwotę, którą mamy z odszkodowania. Następna oferta, bo jeżeli dobrze pamiętam, to były trzy oferty. Następna oferta opiewa na kwotę 17 tysięcy bodajże i jeszcze następna, jeszcze droższa. I teraz proszę Państwa, czym jest rzecz? Bo ja jeszcze tej decyzji nie podjąłem. Umowa jest jeszcze nie podpisana. Ten wykonawca albo zwraca różnicę, gdybyśmy wybrali kwotę 17 tysięcy, czyli różnicę 5 tysięcy, albo wykonuje te roboty zgodnie ze swoją ofertą za te pieniądze, które mamy z ubezpieczenia. I teraz możemy pójść w tym kierunku. Upierać się oczywiście, bo to co Pan Skarbnik powiedział, tu musimy rozpatrywać tę sprawę na płaszczyźnie zamówień publicznych, upierać się z nim i powiedzieć, że no z uwagi na złe wykonanie roboty gdzieś tam w innych miejscowościach, na przykład Krzyżanów, to nie podpiszemy z Panem umowy, podpiszemy umowę z następnym, z następną ofertą, tak, z następnym oferentem. A Pan nam zwróci tą różnicę. No to zachodzi prawdopodobieństwo, że ta firma powie, to ja się na to nie zgadzam. Bo ja mam prawo uczestniczyć w tym przetargu. I ja de facto chcę Wam dać te pieniądze, ale nie poprzez fizycznie wypłacenie pieniędzy, tylko po prostu robotę wykonam za odpowiednio niższą kwotę. I teraz gdybyśmy wybrali ten drugi wariant, wariant bardzo ryzykowny, trudniejszy, bo niewykluczone, że spotkamy się znowu w sądzie. Z tego powodu, że odrzuciliśmy tą ofertę sprzedaży. Także tak sprawa wygląda i bez względu na to, czy wybierzemy jeden wariant, czy drugi wariant, na to samo wyjdziemy. Tylko druga wersja jest dla nas ryzykowna, kosztowna i może w ślad za tym pociągać jakieś konsekwencje w przyszłości i może nawet temat trafić do sądu. A w sądzie, proszę Państwa, powiem tylko jednym słowem, jest różnie. I teraz, drodzy Państwo, my tylko prosimy w tej uchwale, to co Pan Skarbnik powiedział,
żeby przesunąć te pieniądze z innego ośrodka kultury do naszego budżetu, bo my musimy tę inwestycję wykonać. Natomiast kwestia, że tak powiem, dalej podpisywania umowy i wykonania tej roboty, to jest po stronie organu wykonawczego. I ja będę miał dylemat. Oczywiście nie mamy tutaj, bo pani przewodnicząca powiedziała, czy mamy gwarancję. Nie mamy gwarancji, pani przewodnicząca, czy wykona to dobrze, ten wykonawca, ale również nie mamy gwarancji, że wykona to dobrze następny wykonawca. Dlatego są stosowne instrumenty prawne, które zawieramy w umowie, które pozwalają nam w przyszłości egzekwować błędy i nienależyte wykonania. Także tak sprawa, proszę państwa, wygląda. I kończąc powiem, że to jest mój problem. I rzeczywiście mam problem. Bo mogę domniemywać, że no sprawdzony wykonawca, no ale złożył. Także państwa prosimy tylko o to, żeby te około 12 tysięcy złotych, za długo mówię, bo pani przewodnicząca się popłakała. Te 12 tysięcy złotych przesunąć do budżetu. Wszyscy chyba już dobrze o tym wiem, że nie tylko kryterium cenowe, ale może być jakościowe, że jeżeli dany wykonawca podchodzi do przetargu, to przecież my wystawiamy referencje tym firmom. Jeżeli już żeśmy się sparzyli na tej firmie, byliśmy w sądzie, więc wystarczyło dać negatywne referencje. My cały czas pracujemy z firmą, z którą mamy problemy i ja rozumiem, że to jest łatwizna. Idziemy na łatwiznę po prostu, nic więcej. Na dodatek, co mi się nie podoba. Pan wójt mówi, że jeszcze nic, ale już rozmowy były prowadzone. Już jakieś 5 tysięcy to ktoś tam dopłaci, nie dopłaci. Nie rozumiem tego. Z jednej strony 5 tysięcy to jest ryż, z drugiej strony to są wielkie pieniądze. Ustalmy może w takim razie, jaka kwota jest do przyjęcia, a jaka nie. Bo przy naszych wydatkach budżetowych, ile razy słyszę, no przynajmniej chociażby Telewin słynny, że to się udało tam zmieścić w przetargach i tak dalej, powinniśmy się cieszyć. Dobrze, bo myśmy nie wiedzieli nic o tym. Tak samo to poszły jakieś dodatkowe pieniądze na to. Można było ukrócić, zostać mogły pieniądze z tych przetargów, tak jak to wiesz, nie słyszę, że nam się coś tam udało, łatwiej, firma wyłoniła się taka, poszły pieniądze takie, więc równie dobrze można tu te 5 tysięcy dać więcej i nie mieć już nic do czynienia z firmą pana Balasika. I byłby problem rozwiązany. U nas cały czas jest pan Balasik, pan Balasik to tylko jestem radną. Nie słyszałam o innej firmie, bo zawsze był problem z panem Balasikiem i my nadal jako oferenta przyjmujemy pana Balasika. Ja rozumiem, że uchwała budżetowa, to my głosujemy za tymi zmianami, to uczulam, żeby naprawdę zastanowić się, z kim współpracujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Znaczy, pani przewodnicząca, no myślę, że jasno to wszystko przedstawiłem, tylko tak, kwestia referencji. Myśmy nie wydawali referencji tej firmie. Czy pani wie, co to są referencje? Referencje wydaje się firmie, która wykona robotę bardzo dobrze. Skoro wykonała źle, to tych referencji nie wydajemy. Nie ma referencji negatywnych, pozytywnych. Albo się wydaje, albo nie. I ta firma nie dostała od nas. Nie dostała od nas referencji z tego względu, że nie występowała. Także to jest temat bezprzedmiotowy. To po pierwsze. Natomiast widzę, że dla pani jest niezrozumiały temat 5 tysięcy. Tych 5 tysięcy nie wydamy. Tylko dzisiaj wiemy po przetargu, że wartość tej roboty kosztuje 12 tysięcy przy pierwszej ofercie, 17 tysięcy przy drugiej ofercie. I z uwagi na to porozumienie, różnicę musi zwrócić ta firma. Albo ją zwróci, czy to nie zrozumiałe jest,
jest. Jakie porozumienie? Ja prosiłem o odczytanie tego porozumienia. Proszę Państwa, jeszcze raz. Dostaliśmy odszkodowanie 12 tysięcy złotych. I teraz idąc dalej. Nie możemy żądać od tej firmy zwrotu kosztów całości szkody, bo mamy ubezpieczenie. I ubezpieczenie musi być przeznaczone na usunięcie szkody. I teraz tak, uzgodnienia pomiędzy tą firmą są takie, co wynika z porozumienia, że jeżeli robota tej szkody będzie kosztować więcej niż 12 tysięcy, to tą różnicę firma ma wrócić. Rozumiałe? Panie wójcie, proszę zaprosić kogoś z budowlanki, niech to czyta takie porozumienie. Ale proszę pana, ja panu nie mówię, bo ja rozmawiam na pani. Dobrze, nie to czyta porozumienie. Panie radny, niech pan nie czyta w tym porozumieniu, niech pan nie czyta tego porozumienia w ten sposób, że całość szkody musi zwrócić ta osoba. Bo pan to tak czyta. Ale to co mamy tylko czytać? Nagłówek i podpis? Następny tu. Kończmy. Ja prosiłem o wyczytanie tego. Nie ma takiego porozumienia, o którym pan mówi. To są jakieś ustne porozumienia. Pan sekretarz, proszę przyjrzeć się Rady Budownictwa, to czytamy wielokrotnie. Ja to chyba, wydaje mi się, jasno przygotowanie. Czyli do tego momentu się zgadzamy, że różnicę ma nam zwrócić. I teraz powstał następny wariant. Do przetargu również przystąpiła ta firma. I miała takie prawo. I złożyła ofertę za 12 tysięcy, czyli za te pieniądze, które musimy wydać na szkodę. Przepraszam, panie wójcie, czy w warunkach zamówień naszych była kwota podana, czy nie była podana kwota tego zamówienia? Proszę panią, kwotę ustala się w przetargu. No ja rozumiem przetargu, ale... Jest kosztorys inwestorski. Dobrze, i kto taki kosztorys zrobił na to, na projekta. Projekt. Wyłoniony przez Urząd Gminy. Tak, tak? I ostateczną kwotę wykonania każdej usługi. Ja rozumiem. Określa się w przetargu. Kosztorys inwestorski. Ile wynosi? No właśnie, ile wynosi? Nie pamiętam, nie ma nic, pan sprawdzimy. Ale proszę państwa. Ale proszę państwa, co ma wspólnego kosztorys inwestorski? My. Trochę, no jak możemy? No mówić, że nie. No przecież ktoś na podstawie oględzi. Proszę Państwa, my nie możemy wyłączyć, trzeba łączyć wszystkie aspekty prawne. My nie możemy wyłączyć do tej roboty firmy z wolnej ręki. Nie możemy powiedzieć, że kosztorys inwestorski wynosi tyle. No proszę, pójdź sobie wybiera, ta firma wykona tą robotę. Nie. Są zamówienia publiczne i mamy obowiązek dać możliwość wykonania roboty wszystkim firmom. To doskonale pani rozumie, ale w następnym zdaniu widać, że pani nie rozumie. Rozumiem, pani będzie tylko pyta, dlatego ostateczną, ile wynosił kosztorys inwestorski. Chciałam znać kwotę i tylko tyle. Za chwilę tą kwotę podamy. I o nic więcej nie pytam. Za chwilę tą kwotę podamy, ale żeby doszło do podpisania umowy, musi być zapytanie. I ostateczną kwotę za wykonanie tej roboty określa się w przetargu. Dzisiaj Bujna, kosztorys inwestorski, mówię to, bo to pamiętam, wynosi 7,5 miliona złotych. Kosztorys inwestorski. Natomiast ostateczną kwotę, tak jest, ostateczną kwotę musimy, czy chcemy, czy nie chcemy, wyłonić przetargu. I nie wiem, może to być 7 milionów, może to być 8 milionów. Zamówienia publiczne nas do tego zobowiązują. Jest to dla nas niekorzystne, tylko tyle. Ale to panie przewodniczący,
A wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, gdyby tych przepisów nie było. Dołożymy, dołożymy umowę, nie dołożymy. Proszę Państwa, ale kosztory jest 550. Nigdy nie było tak, że idealnie by było... Może inną zasadę, panie skarbnik. Wyobraźcie sobie Państwo, że taki zasad nie ma. To wedle jakiego klucza ja mam zabierać firmę? A każda ma prawo. Znaczy, jeżeli, moim zdaniem... Znaczy, zaraz, jakość, no. Ale co, czyli jeżeli nie ma tych przepisów, to pozostaje tylko możliwość wyłonienia z wolnej ręki, tak? A czy to nie jest droga do korupcji? No właśnie po to są zamówienia publiczne. No, panie Jerzy, no, pan pracuje tu w tej Radzie tyle lat i pan doskonale wie, że żeby przystąpić do roboty publicznej, to trzeba ogłosić przetarg, bo każda firma ma prawo tą robotę wziąć. I tu niestety obowiązują nas przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i to jest chyba logiczne, tak? Bo inaczej, no to ja bym powiedział, gdyby takich przepisów nie było, to bym powiedział, no, to jestem w komfortowej sytuacji, bo akurat wybieram tą firmę, a nie tą. Albo może tutaj i tak dalej. Także, proszę Państwa, my prosimy tylko o to, żeby przesunąć te pieniądze, które są, do budżetu gminy, a dalej my niestety musimy się z tymi problemami zmierzyć. Myślę, że będzie przekonujące. Nie, a my oczekujemy na dyskusję. Ja może przewodniczący chciał się zapytać, kto ma jeszcze zabrać głos? Nie, słyszałem, że głosujemy. To ja więc mówię, że chyba pan sekretarz może zaraz na dokument. Tylko jeszcze... Proszę, nie zawsze może iść w parze sprzedaży. W przypadku poraju kosztowy był na 50 tysięcy. Tak co pan mój podał, a sam tylko przetarg 419 tysięcy. Tak to było się dołożyć na panie Jurku, ja powiem co innej wersji. Rzeka Bogdanówka była za 15 tysięcy, poszła za 5 i wzięła firma z Bielska-Białej. No i będzie robić. To same pieniądze będą mieć. To 15 tysięcy za 5 tysięcy. A kosztowy był na ponad 15. To chyba to się zgadza, tylko potem mamy te Tu nie chodzi o nazewnictwo, tylko treść po prostu jest zobowiązana. Czyli proszę Państwa, w momencie kiedy doszło do zalania, poprosiliśmy wykonawcę i uznaliśmy, że również poprzez złe przyłączenie przyczynił się do tej szkody, bo w tej szatni znalazły się fekalia. I w związku z tym spisaliśmy następującą notatkę. W dniu 15 wycili w ramach gwarancji. Czyli wykonawca już to wcześniej wykonał. Robót polegających na adaptacji piwnic budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wola Krzysztofowska na potrzeby pomieszczeń sanitarno-szatniowych zespołów boic. W dniu 14 września 2010 roku podczas oględzin obieki komisja w składzie trzech osób z udziałem przedstawiciela właśnie wykonawcy rolnictwa ustaliła, że przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane w ramach umowy numer i tak dalej zostało załączone, przyłączone do studzienki kanalizacji deszczowej, natomiast powinno być podłączone do kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki przyłącza do dnia 26 listopada 2010 roku. Czyli tą usterkę przepięcia natychmiast poprawi tym terminem. Natomiast usunięcie szkód powstałych w wyniku zalewania pomieszczeń wykonawca zobowiązuje się wykonać po uprzednim wykonaniu przez gminę Wola Krzysztoporska izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic. Kropka.